W tym wideo chcę trochę pomówić o kolorze mojego Excela. Głównie to się rozchodzi właśnie o kolor wstążki. Jeśli chcesz go zmienić, ten standardowy to jest raczej biały, to możesz przejść do menu plik i opcji, albo jeśli lubisz skróty klawiszowe, to możesz sobie nacisnąć Alt, N, O. Tak po kolei te literki też wejdziemy w opcję programu Excel i na tutaj zakładce ogólne, to już powinno być widać tutaj na spodzie, motyw pakietu Office. Ja mam wybrany ciemno-szary, a to domyślnie jest kolorowy, tak jak sobie go zatwierdzę, no to jest ten właśnie taki jasny i zielony. Mi za bardzo to, szczególnie jeśli pracuję wieczorami, to męczy oczy, więc Alt N O, tak? I chcę sobie właśnie ten bardziej ciemno-szary, a osoba, od której się nauczyłem od tej opcji, czyli Os du Soleil, to nawet pracuje z czarnym motywem, ale ten z kolei jest dla mnie za czarny, więc ja taki pośredni wolę i na tym właśnie, czyli jeszcze raz Alt N O, wrócę do mojego najbardziej tutaj ulubionego, ciemno-szary, zatwierdzam sobie OK. Ten dla mnie jest taki, dla moich oczu przede wszystkim, najmniej męczący i dzięki temu mniej się męczą oczy podczas pracy z Excelem.